Po godzinie 14 Straż Pożarna dostała zgłoszenie o zadymieniu w piwnicy budynku przy ulicy Kazimierskiej 9. Na miejscu zjawiły się 4 zastępy Straży Pożarnej oraz pogotowie ratunkowe. Okazało się, że na klatce schodowej zapaliła się skrzynka elektryczna z bezpiecznikami. W okolicy unosił się zapach palonego plastiku oraz dym. Natychmiast zostało wezwane pogotowie energetyczne. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale strażacy przez kilka godzin zabezpieczali miejsce akcji, czyli piwniczny boks, ponieważ istniało ryzyko ponownego rozpalenia ogniska dymu. Dla Echo24 Monika Suder.